Urodziłam się tutaj w Neplach. W Neplach mieszkałam ponad pół wieku. Moim jakby takim głównym celem było zebranie eksponatów etnograficznych i urządzenie tutaj izby. Izba funkcjonowała przez 5 lat w Neplach, w budynku użyczonym przez wójta gminy Terespol. Później po prostu, ze względu na to, że się przeprowadziłam do innej miejscowości, izba została też przeniesiona, bo była prowadzona w ramach działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie po prostu pozwalało jak gdyby prowadzić mi w ramach działalności stowarzyszenia tą izbę i też pomagali mi po prostu w zbieraniu eksponatów i tak dalej, także byli bardzo pomocni w tej sprawie. Ale po prostu moja działalność w stowarzyszeniu się zakończyła i tą izbę z powrotem z Terespola tutaj przeniosłam do Nepli. No i ponieważ no nie może tutaj izba być, jest zorganizowana w budynku parafialnym, to po prostu ta izba, te eksponaty zostaną przeniesione też do Nepli, z czego się bardzo cieszę, że to nadal będzie w Neplach. Przez fundację, która tutaj prowadzi działalność na terenie parku, który dla mnie też w sposób jakiś jest szczególny, ponieważ część życia spędziłam w tym ośrodku, najpierw pracując tam na tym ośrodku, później współpracując z Caritasem Siedleckim, także bardzo fajne miejsce, bardzo dużo ludzi odwiedza, bardzo ciekawe miejsce, w ogóle Neple są pisane historią wielu rodów, ciekawych rodów, także warto, żeby taka izba jednak pozostała, prawda? No i to jest tyle. Tutaj jest pan właśnie z tej fundacji, z pracownikami, którzy pomogą mi te eksponaty zabrać. Później tutaj dziewczyny z Nepli się zajmą wyeksponowaniem ich w odpowiednim tam domku przeznaczonym na to miejsce, na to eksponatów. No, jest ponad 100, tak ogólnie wszystkich. Mam nawet dokładną, szczegółową listę tych eksponatów. I eksponaty przedstawiają, no, są to narzędzia, urządzenia, które niegdyś służyły w pracy, czy to w gospodarstwie domowym, czy rolnym, bo różne są tam rzeczy, na przykład typu tara, jakieś tam stępa do robienia kaszy. Takie są ciekawe różne eksponaty, które dzisiaj nawet i dla starszych już stwarzają czasami troszeczkę problemu, żeby określić, nazwać takie urządzenie, tak? No i po prostu, a przy tej izbie pracowało głównie dwie osoby. To była Ania Stefaniuk i Ela Sylwesiuk. Został pozyskany budynek przez ówczesnego proboszcza parafii i przeznaczony na ten cel. One go odremontowały, bo ten budynek stał przez wiele lat nieużytkowany zupełnie. Został wymalowany. Tam było wielu ludzi, którzy im pomagali. To ja tam nie znam tych szczegółów tak dokładniej, bo nie brałam jakby udziału w tym, prawda? Natomiast wiem, że no, te zdjęcia są dostępne, były dostępne na stronie parafialnej. No i tak to się skończyło. No, ta izba musi być przeniesiona. Jestem bardzo zadowolona, że te eksponaty zostaną nadal w Neplach, że się znalazł się człowiek, który, że tak powiem, przejmuje to i chce jakoś zagospodarować te rzeczy na terenie, na którym prowadzi działalność stowarzyszenia. Jako przedstawiciel fundacji dzierżawimy tutaj park Ursyna Niemcowicza i Mierzejewskich i na prośbę pani Bogusi przygotowaliśmy domek do tego, aby tą izbę pamięci, którą chciała przenieść z plebanii do parku, żeby znajdowała się ta izba pamięci właśnie w Neplach, właśnie w Parku Mierzejewskim, gdzie spędziła całe dzieciństwo i całą swoją młodość, żebyśmy tam mogli udostępniać tą całą historię, którą przez całe życie zgromadziła pani Bogusia. Jesteśmy też bardzo jakby zadowoleni z tego, że w tym historycznym miejscu znajdzie się ta praca pani Bogusi, te wszystkie zbiory, które będą mogły być udostępnione właśnie dla turystów i zwiedzających. Jednocześnie fundacja zajmuje się wykonywaniem rzeźb w drewnie. Najczęściej
organizowane są specjalne imprezy rzeźbiarskie z obecnością rzeźbiarzy, tak zwanego speed carvingu z całego świata. Był ostatnio mistrz świata w speed carvingu. W obecnej chwili znajduje się na parku wicemistrz świata w speed carvingu Czech Igor Kuciera, który rzeźbi nam piękny monolit, piękną Madonnę. W związku z tym ta Izba Pamięci jakby uzupełni może lukę w tym parku, albo spowoduje to, że większa ilość turystów pojawi się w tym pięknym miejscu. Jesteśmy wdzięczni i za zaufanie, którym nas obdarzyła pani Bogusia. No i zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby można było zobaczyć tą Izbę Pamięci, czy zwiedzić ten zabytkowy, przepiękny park z cudnym, historycznym drzewostanem i nasze rzeźby. W obecnej chwili, w związku z pozyskaniem dotacji na zatrudnienie pracowników z Unii Europejskiej, przygotowujemy domek jeden w całości na wykonanie tej części izby, która prawdopodobnie w tym domku się zmieści. Jeśli nie, to przeznaczymy dwa domki na to. Myślę, że okres przygotowania tych dwóch domków będzie około 1,5 miesiąca, więc na sezon przy pomocy środków unijnych oraz jakby mieszkańców, a na pewno pani Bogusi, będzie przygotowane już na sezon letni do zwiedzenia. Czyli po prostu zapraszamy wszystkich już od końca czerwca.